Cześć, tu Weronika z Koza na Lawendzie. Zapraszam Was do swojej audycji, gdzie będę opowiadać o ekogospodarstwie, pszczołach, kozach i uprawach warzywnych. Zapytaliście mnie też, jak odnalazłam się jako mieszczuch na wsi. Już zapewne wiecie, że nie jestem typowym mieszczuchem. Pochodzę ze wsi, w sumie urodziłam się w mieście, w Gdańsku, ale bardzo szybko przeprowadziliśmy się na wieś. Ja wzrastałam w tej wsi, w tym duchu niedużego miasteczka. W sumie to nie było miasteczko, to była typowa wieś. Więc w duchu niedużej wsi, gdzie praktycznie znało się bardzo dużo ludzi, sąsiadów, każdy wiedział o każdym coś. Moje kroki skierowane do miasta zostały w momencie, kiedy stwierdziłam, że trzeba coś zrobić dalej po podstawówce, bo u nas na wsi była normalnie, było przedszkole, szkoła podstawowa. No i trzeba było wybrać, gdzie dalej, co dalej. Los mnie rzucił do moich dziadków i wylądowałam w mieście. I tak to się potoczyło. No jeżeli człowiek chce gdzieś później się rozwijać i zdobywać jakieś wykształcenie, to planuje również studia, które są związane z miastem, bo uczelnie są w większych miastach. Nie wiem, czy w 100% myślałam o tak szybkim powrocie na wieś. Na pewno zawsze chciałam mieć miejsce, dom, gdzie będę mogła po prostu swobodnie się poczuć, wstać rano, zobaczyć te zwierzęta, które gdzieś tam biegają, wyjść z kubkiem kawy na taras, słuchać śpiewu ptaków, mieć trochę oddechu związanego w porównaniu z tym, jak się mieszka w bloku. Powiem Wam, że no nie jest to takie oczywiste w momencie, kiedy człowiek mieszka na wsi i jest jeszcze no dzieckiem, młodzieżą, w jakimś tam stopniu chce uciec z tej wsi. Na wsi niewiele się dzieje dla takiego młodego człowieka, który chce się rozwijać. I to jest okej. Okay. I to jest okej, okay, że się chce po prostu gdzieś tam wyrwać, pojechać, nabrać doświadczenia, bo potem się wraca i wie się, czy chcemy wrócić do tego, co było kiedyś, czy samemu po prostu tworzymy gdzieś indziej swój świat. Jest taki trend obecnie, aby prowadzić się na wieś. Bardzo dużo ludzi, którzy mieszkają w mieście, w dużych miastach, kupują sobie działki, budują domy i oni twierdzą, że już mieszkają na wsi albo gdzieś tam na wsi, faktycznie takiej wsi, kupują dom, no i przyjeżdżają powiedzmy na wakacje, jakieś weekendy, urlopy, a niektórzy idą krok dalej i przeprowadzają się faktycznie. Czasem za cenę tego, że jedno z nich dojeżdża do miasta dalej do pracy, a drugie na przykład zajmuje się dziećmi w domu, bądź totalnie przekwalifikują się i zajmują się tą wsią, domem, gospodarstwem, wymyślają sobie biznes na życie na tej wsi. Jest tak oczywiście wśród rolników teraz taki głos, że coraz więcej właśnie tych tak zwanych mieszczuchów sprowadza się na wieś i wszystko im nie pasuje, co jest trochę dziwne, bo nie pasuje pianie koguta, nie pasuje traktor, bo traktor jeździ, buczy, huczy, kurzy, nie pasują zapachy, nie pasuje coś innego, ale pomyślcie, ludzie, ci, co mieszkacie w mieście. Jak jest w mieście? W mieście od rana jeżdżą tramwaje, pociągi, samochody. Jest dosyć głośno, bo jest duża akustyka między blokami. Często są też to bloki przy jakichś bardziej ruchliwych ulicach. Natężenie dźwięku jest o wiele wyższe w mieście niż to na wsi, nawet jak pracują maszyny rolnicze. W mieście unosi się kurz, jest dużo spalin, są inne zanieczyszczenia. Panuje pełen pośpiech, gwar, hałas. Miasto po prostu ma swój taki tryb i tak żyje. To jest taka kumulacja po prostu ludzi, maszyn, budynków i to ma swoje prawo do bycia głośnym, hałaśliwym, śmierdzącym, zanieczyszczonym, brudnym. Na wsi z drugiej strony jest tak, że panuje większa cisza, większy spokój. Jest to troszeczkę bardziej ułożone. Rytm całkowicie inny. Nie, że jest, że nie ma rytmu w mieście albo coś jest zaburzone. Nie. Rytm na wsi jest całkowicie inny. Jest wolniejszy, ale dostosowany do tego, jak zachowuje się pogoda, w jaki sposób panują pory roku. Miasto jakby nie obchodzi to, czy pada, czy nie pada, świeci słońce, nie świeci słońce. Nie w takim wydźwięku jak na wsi. W mieście i tak musimy dojechać gdzieś do pracy, gdzie budujemy, w budynku, gdzie coś tam tworzymy, mamy swoje miejsce pracy. Więc wsiadamy w tramwaj, czy w autobus, czy w samochód, metro i podążamy. Bez
względu na to, jaki mamy dzień za oknem. Na wsi jest to troszeczkę inaczej, bo na przykład jeżeli przychodzi do żniw, to rolnik musi się spieszyć. Ogląda prognozy pogody i sprawdza, kiedy już to zboże, powiedzmy, jest dojrzałe, kiedy może je zebrać, czy zdąży przed opadami, bo musi być wyschnięte, odpowiednia wilgotność ziarna, słomy, którą się zbiera. To samo jest na przykład z łąką do skoszenia dla zwierząt. Muszą być zachowane odpowiednie warunki, więc ten tryb jest taki też zaplanowany, ale bardziej zależy od tego, co się wydarzy poza tą taką mocą sprawczą, na którą może wpłynąć rolnik. No bo jak się zepsuje maszyna, no to się zepsuje maszyna i trzeba ją zawieźć gdzieś do naprawy, ale sąsiad może przy okazji, jak będzie u siebie coś tam orał, to też zaorze nasze pole. Ale jeżeli będzie padało, to i ani sąsiad nie wyjedzie, ani my nie wyjedziemy, a maszyna tam się naprawi, ale praca będzie niezrobiona. Ja chciałam mieć tą otwartą przestrzeń. Zawsze jak byłam mała, no to wszystko, co się działo w moim życiu, pamiętam, to działo się w bardzo dużej mierze na zewnątrz, na dworze, gdzieś, gdzie było, albo był las, albo była woda, albo było pole, gdzieś, gdzie cały czas byliśmy na zewnątrz, mogliśmy się swobodnie przemieszczać, uczestniczyliśmy w tych porach roku, korzystaliśmy z nich, byliśmy blisko tej przyrody. W mieście gdzieś to się zaciera, ponieważ tego wszystkiego tak nie widać. Nie widać tych zmian, nie widać tego, że zmieniają się pory roku, nie widać tego w taki sposób. Oczywiście, no jeżeli w parku będziemy się rozglądali, to będziemy widzieli, że albo tu kwitną kasztany, albo już kasztany spadają, czy jarzębina się czerwieni na drzewach. Jednak na wsi widać jeszcze te pośrednie pory roku, czyli przedwiośnie, przedzimie, przedjesień. Są pewne sygnały, które pokazują nam no, te różnice, takie subtelne, których nie widać w mieście. Ja sobie rekompensowałam to, że uprawiając sporty, wybiegałam do lasu, przemieszczałam się i byłam blisko tej natury i zawsze mi było potrzeba tej otwartej przestrzeni, zawsze o tym myślałam i tęskniłam. Wsią wiążą się różne inne wyzwania niż te, które występują w mieście. Trzeba się liczyć z tym, że możemy mieć problem z dojazdem do własnej posesji, jeżeli mieszkamy tak na wsi, na uboczu totalnie, tak jak na przykład my, czy kilku innych naszych znajomych, którzy wybraliśmy sobie takie miejsce, gdzie nie jesteśmy w dużym skupisku domów, czy nie jesteśmy w centrum wioski. Dojazd może być utrudniony zimą ze względu na śnieg, na zwiewany z pól śnieg na drogi. Problem z dojazdem w momencie, kiedy następują roztopy i wtedy ziemia nie przyjmuje tej ilości wody, która powstaje z roztopionego śniegu i można tu się łatwo zakopać samochodem w drodze. Musimy też liczyć się z tym, że na wsi będziemy mieli kawałek, żeby dojechać do jakiegoś centrum rozrywki. Przeważnie na wsi nie ma czegoś takiego jak kino, basen, galerii handlowej. Trudniej jest też czasem o szkołę, przedszkolę. Są takie wsie, gdzie trzeba dojechać. Więc ważną rzeczą jest, aby wyprowadzając się na wieś, mieć pewien środek transportu, który nam zapewni komfort docierania w różne miejsca. No i żeby ten środek transportu za często nie chciał się psuć. My tutaj przerabiamy różne opcje związane z psuciem się naszych samochodów. Potrafią być unieruchomione przez kilka dni. To jest życie, wtedy musimy się przereorganizować, aby móc gdzieś dojechać albo wyruszyć. Nie jest to też takie proste wtedy, aby znaleźć od tak mechanika do rzeczy, która się popsuje, dlatego na wsi trzeba uczyć się wielu różnych rzeczy i umieć je zrobić samemu, zarówno przy naprawie jakichś sprzętów, tak jak i przy zajmowaniu się zwierzętami, bo nie zawsze na czas może zdążyć, czy powiedzmy, nie wiem, jakiś weterynarz, czy pomoc do pszczół, czy jak się coś zawali gdzieś, kawałek oderwie, no to lekarz no nie będzie do nas gnał na sygnale. Dużo rzeczy trzeba umieć na wsi zrobić samemu. Życie na wsi trzeba lubić. Trzeba lubić pracować. To jest takie wytyczne tego, co się robi. Trzeba lubić pracować, ponieważ życie na wsi wymaga tej pracy, wymaga takiego zaangażowania od nas 24 godziny na 7, bo zawsze jest coś do zrobienia i zawsze jest coś do przypilnowania. Nie można po prostu zamknąć za sobą drzwi, od tak sobie wyjść i jesteśmy już po pracy. To jest troszeczkę inna realia. Na wsi też inaczej tworzą się społeczności. Trzeba uważać na to, jak
się tu zachowujemy i co robimy. Nie jesteśmy tacy anonimowi i to nie jest tak, jak mamy sąsiadów w bloku i czasem się z nimi zapoznamy. Poznamy nawet, chociaż to już zanika, żeby poznać kogoś na klatce, pamiętać o naszych sąsiadach, którzy dookoła mieszkają. Na wsi trzeba znać sąsiadów, warto znać sąsiadów, warto z nimi żyć w dobrych układach, ponieważ no, oni będą nam służyli pomocą w razie czego, jak się stanie, albo my będziemy im służyć pomocą, bo to jest takie naczynie połączone i wzajemna, fajna relacja. To też inne warunki życia dla naszych dzieci. Miasto nadaje im trochę inny tryb i inny system zachowania. Ja mam wrażenie, że moje dzieci bardzo dobrze czują się poza miastem, w momencie kiedy mogą uczestniczyć w zabawach, które sobie wymyślą, cieszą się świeżym powietrzem, biegają boso, często lekko ubrane. Mam wrażenie, że to też daje mi jakiś tam komfort tego, że mniej chorują i się uodparniają bardziej na jakiekolwiek choróbstwa. W mieście czasem po prostu dobija mnie to, że place zabaw są umieszczone w takich miejscach, gdzie nieopodal jest duży ruch samochodowy. Też takie skupisko różnych innych osób, które nie do końca dają sobie sprawę, jaki wnoszą wpływ na nasze dzieci. Nie ma tej kooperacji takiej. Nie chcą się zawiązywać te przyjaźnie. Widzę, że te dzieci są po prostu dla siebie obce totalnie na tych placach zabaw, gdzie i tak tych dzieci coraz mniej jest w mieście na placach zabaw. A na wsi, no, siłą rzeczy, jeżeli są sąsiedzi w podobnym wieku, no to dzieci po prostu uczestniczą razem, bawią się razem, znają się. Ta mniejsza społeczność taka wymaga większej integracji. Nie jest się takim anonimowym. Także jeżeli ktoś myśli o tym, aby wyprowadzić się na wieś albo ze wsi uciec do miasta, to warto sobie zrobić po prostu taką listę za i przeciw, która nam powie, czego oczekujemy, co chcemy osiągnąć, czego szukamy. Ja szukałam zawsze spokoju, bycia na zewnątrz, na dworze, bycia blisko natury, jakiejś takiej satysfakcji z tego, co będę robiła. Zawsze miałam takie marzenie po prostu, ten kubek kawy na tarasie, ale i żeby była przestrzeń, żebym miała też miejsce do realizowania. Ważne jest to, abyście sobie zrobili taką listę. Dajcie sobie na to chwilę czasu, aby po prostu sprawdzić, czy dla was będzie to użyteczne, że chcecie zrezygnować z pewnych przywilejów. Zróbcie sobie listę, co jest fajne w mieście, co jest niefajne w mieście, co myślicie, że jest fajne na wsi, a co jest niefajne. Porównajcie sobie to, napiszcie sobie oczekiwania własne i wtedy będziecie mieli lepszy obraz tego, czy warto, czy na pewno to jest dla was. Nie zamykajcie sobie żadnej furtki powrotu i pamiętajcie, że jeżeli coś tam wybierzecie, to zawsze możecie zmienić to zdanie, jeżeli wam nie będzie po prostu to pasowało, albo po kilku latach zmienią się wasze priorytety. Cieszę się, że byliście ze mną, że mogę wam przedstawić to w takiej innej formie, w formie do słuchania i liczę na to, że będziecie przesyłać kolejne pytania, które będą mnie inspirowały do opowiadania wam o moim gospodarstwie, o naszym życiu oraz przeżyjecie ze mną tą podróż, którą ja pokonuję już jakiś czas, a będę mogła też wam przekazać jakieś wartości, wiedzę, która będzie dla was ciekawa i użyteczna. Dziękuję serdecznie i zapraszam.